Tak jak obiecałem, wrzucamy filmik z zasiania. Mamy już późną godzinę, ale klimacik na polu mamy zarąbisty. Zresztą zobaczycie sami. Jak widzicie, jest fajny śnieg, który padze teraz na tą moją świeżo zaoraną orkę. Powiem wam szczerze, uwielbiam siać w śniegu. A dlaczego? Bo bardzo dobrze widać granice. No, tutaj już zasialiśmy. Na tym polu dużo też nie nagrywałem, bo nie było co. Wiadomo, fajne, sprzyjające, idealne warunki. Tutaj jest totalny piach, świeżo zaorane. To tu nie ma nic ciekawego co pokazywać. Siewnicę tutaj mamy Kwernelanda, Akorda, uprawowo siewny na wale Parkera, talerzowy, no i nasz John Deere 6930, od nowości go mamy, 6300 bodajże motogodzin, od nowości 2012 rok, w komforcie, nie premium, tylko komfort. Więc przechodzimy do najlepszego momentu odcinka, czyli pojedziemy na 3,5 hektara na gliny. Więc lecimy, a wy już za chwilę będziecie mieli ujęcie z tamtego pola bądź placu. Dobra, przenieśliśmy się na drugie pole. Mamy już dzień. Jak widać, no fajnie nasypało przez tą noc. Ale tutaj jest naprawdę przerąbane, bo jak widać, tutaj jest takie ciasto. Tu jest totalna glina, bardzo ciężka ziemia, bardzo ciężka ziemia w uprawie na jesień. Na to, że jeszcze padało 2 tygodnie i nie było prawa nic zrobić tutaj, no to zostało mi tylko jedno. Uprawić to. Jest delikatny mrozik. Jest może z minus 1 przy 0. W nocy będzie minus 5. I nad ranem bądź w nocy wziąć i od razu siać, ze względu na to, że ta ziemia zamarznie, taka warstwa, te grudki, które są, wiadomo, mokre i wszystko, i to się ciągnie, to wezmę i będę w to siał. Grudki się rozlecą przez zimę, problemu nie będzie. Najważniejsze, żeby tylko ziarno było w ziemi. No i tutaj jeszcze mam jedyną pomoc, no tutaj jest uprawowo siewny, siewnik Kwernelanda na ciężkiej bronie. No i co najważniejsze, jest talerzowy. Wszystko by było szybciej zrobione, jakby ta pogoda nie była taka popierdolona. 2 tygodnie praktycznie non stop padało i też po prostu nie byłbym w stanie tutaj nic zrobić i prędzej to na tym mrozie zrobię, niż jak przyjdzie znowu zwykła pogoda 5 stopni czy tam 10, bo to już nie wyschnie, i co najważniejsze, żeby tylko ziarna było w ziemi. Tutaj mi się będą eksperty wypowiadać za chwilę, że po co tak siać, po co tak ten. Ja już nie pierwszy raz tak sieję. Nie pierwszy raz już tak sieję. I zawsze plon był, tylko trzeba obsadę zwiększyć. Normalnie, pięknie, ładnie się rozkrzewiła ta pszenica. Każdy co jedzie, to patrzy się na mnie jak na debila. Co ja kurwa w śniegu robię? Ludzie hamują, patrzą, ale co mam zrobić? Nie będę kukurydzy po kukurydzy siał, a jarka to nie gospodarka. Może jak od razu wyszłem, to wam pokażę, jaki mamy siewnik. Jak widzicie, pierwszy raz, no nie jest to jakoś obiecujące, ale to jest masełko, widzicie. Ale jak przyjdzie mróz, no to będzie się lepiej siało. Ladlica jako tako się nie zakleja, to jest dobrze. Wchodzi w ziemię,
ale nie zagarnuje. Tutaj na przykład jest przytkana, bo jest naprawdę masło. Jest masło i musimy po prostu czekać na mróz, bo w mrozie zrobią się grudki i powinno to lepiej iść. A jak nie, to zostanie do wiosny. A tutaj zaraz zobaczycie, co to jedzie. Gogle jadą? Gogle jadą? Czy co jedzie? Pełno kamer. Ale gogle jest oznaczone, to raczej nie. Zobaczymy się może potem gdzieś. Troszeczkę zmienimy temat. Postaramy się poodpowiadać na pytania od użytkowników, którzy po prostu pisali mi pod moimi filmami. Jeden pan czy pani zapytała mnie, czy zapytał, dlaczego tak późno sieje? Co ja mam tyle hektarów? Setki hektarów? Odpowiadam ci na to. Słuchaj, sprawa wygląda tak. Dwa, prawie trzy tygodnie non stop padało. Mamy strasznie gleby ciężkie. To nie jest tak, że na piachu, na glebach lekkich. Jak popadzę jeden dzień i masz jeden dzień okienko pogodowego, to normalnie założysz i zasiejesz. Mam takie gleby i tak się da spokojnie zrobić. Ale tutaj, na tych glebach co jesteśmy, to jest totalna mazielina. Jest to ciężka gleba, bardzo ciężka glina. Mady odrzeńskie, kto jak na to zwie. Jeden na to mówi wangi, jeden mówi inaczej. Są to bardzo ciężkie ziemie, są to klasy czwartej. Więc tutaj jak popadzę, to nawet nie ma co robić. Chyba że tak jak teraz, już po prostu na przymus. A uprawa takiego pola zajmuje cały dzień, cały zbiornik paliwa. Tutaj się za chwilę będą wypowiadać bezorkowcy. Dlaczego bezorkowo tego nie sieje? Zapraszam. Możecie siać bezorkowo, możecie wpuszczać swoje bezorkowce. Tak wam przerwę. W temacie tej bezorki nie będziemy dyskutować, koniec tematu, bo każdy ma swoje racje i tyle. Dobra, lecimy dalej. Też jeden pan mnie pytał, czy pani, jak się sprawuje kopę z Rafrolu i czy polecam ogólnie tego dealera, czy handlarza, dealera może źle to nazwałem, ale handlarza, większego handlarza, taki na poziomie. Powiem ci szczerze, ja jestem bardzo zadowolony i co fakt faktem, siedziesz na plac, to się przerazisz, bo jak ja oglądałem ten kombajn, to nie byłem w stanie ani jednej plewy w nim znaleźć, ani grama marasu. No nie było totalnie nic, wyczyszczone na picobello, totalnie picobello. Nigdzie nie było nic, żeby cokolwiek dobrze wymyty, wyczyszczony, wypacykowany. Ale powiem ci szczerze, na początku się przeraziłem i od razu chciałem jechać do domu. Ale potem jak popatrzyłem, to jest wymienione tam, to jest zrobione. Ja non stop jechałem, 3 lata jechałem. I jedyne co teraz muszę wymienić, no to jest wiadomo, rzecz zużywalna. Któryś set hektarów u mnie już tym medym wykosił, kukurydzy i zboża. Muszę tylko przenośnik osoby wymienić, no i wtryski zrobić, czy tam pompę paliwa, bo coś się tam podziało i nie wiem co, ale to dopiero będę z tym na wiosnę myśleć. Więc jeden mnie będzie hejtować, drugi mnie nie będzie hejtować, będzie mnie popierać. I mówię tak, każdy robi jak uważa i co najważniejsze, ja robię u siebie, nie u kogoś. Nie robię to tobie i nie powinno cię to boleć. Ja robię to na swój cel. A efekty pokażę wam na wiosnę, jak już to wszystko wyjdzie fajnie i zobaczymy, czy mieliście rację, czy nie mieliście racji, ale ja zaznaczam, już nie raz tak chciałem, to nie pierwszy raz. Trzymajcie się i dajcie łapkę w górę, suba i dzwoneczek. Na razie.